serdecznie pozdrawiam i dziękuję, dziękuję ogromnie. Jesteście, słuchajcie, niesamowici. Tyle, ile ja dostałam ostrzeżeń, maili, podziękowań, też i za odpowiedzi, które no staram się oczywiście odpowiadać, nie wychodzi mi to, jak widzicie, za dobrze, dostajecie czasami z miesięcznym opóźnieniem odpowiedź, ale staram się nadal konkretnie chociaż kilka tych słów napisać, a resztę przenieść na YouTube, żeby też po prostu można było z tego skorzystać. Ale jeszcze raz ogromnie dziękuję, ponieważ dostałam moc maili na temat kolejnego konartysty i pozwolę sobie nie do końca zacytować, ponieważ ja mam taką zasadę, jak wiemy, że nie oczerniam, nie robię nagonek, nie omawiam ludzi po nazwiskach, dlatego że są to zachowania. Po pierwsze, interesują mnie bardziej zachowania ludzkie i to nie jest ktoś jeden, tylko zazwyczaj jest kilka takich artystów, niestety. I chodzi o to, żeby uczulić, jeśli o tym mówię, to też po to, żeby uczulić na te pewne zachowania, które się powtarzają też u innych. Po drugie, jeśli wspomina się konkretne osoby, to dajemy od razu im uwagę, czyli tam idzie nasza energia, a dzisiaj będzie trochę o dobrobycie. Tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, że się uda. No i oczywiście zamiast tego, żeby na kogoś robić nagonkę, możemy się zająć własnym życiem, bo my mamy piękne życia i możemy się dziennie inspirować niesamowitymi tematami, mamy swoje cele, marzenia i tym najbardziej chciałabym się zająć, ale oczywiście jak najbardziej nagłaśniam takie rzeczy, na co uważać i to jest moim zdaniem ważne i ja o tym będę mówiła, tylko oczywiście w taki sposób, żeby uczulić, zasiać to ziarno, na co trzeba uważać, te czerwone flagi. Czerwone flagi, to słuchajcie, może być cały temat i być może zrobię taki osobny temat o czerwonych flagach, ale podam przykład. Jeśli z kimś rozmawiacie i ktoś nagle zaczyna być zirytowany i zaczyna was oskarżać, że nie słuchacie, nie słuchasz mnie, nie słuchasz mnie, a wy wręcz powtarzacie to, co ta osoba mówi, dopytujecie się, czy rozumiecie, no to jest to czerwona flaga w jakiś sposób, żeby też tutaj zwrócić uwagę, dlaczego ktoś tak reaguje. Ktoś reaguje atakiem na was. Druga taka czerwona flaga to jest, kiedy ktoś was... No ja nie wiem, czy to jest obraźliwe, bo mnie to już nawet nie obraża, bo wiem, z czego to wynika, ale ktoś się może poczuć obrażony, kiedy nie mów tak do mnie, nie zadawaj mi takich pytań, dlaczego, to nie są dobre pytania. To też jest... Pytania są zawsze dobre, bo nawet jeśli wydają się głupie, no to jeśli my nie zadamy ich, no to głupim pozostaniemy. A tak przynajmniej mamy szansę, że ktoś, skoro uważa, że jest taki mądry, może nam na te pytania po prostu odpowiedzieć. Więc to jest taka kolejna czerwona flaga i te deflection, te takie uniki ktoś, kto robi, kiedy zadajemy pytanie i ktoś zmienia temat, nie odpowiada nam na to. Znaczy można powiedzieć po prostu asertywnie wtedy, że nie będę odpowiadać na takie pytanie i tyle. Ale jeśli jest to w relacjach, czy przy jakichś właśnie negocjacjach, to niestety jest to sygnał, na który należy zwrócić uwagę. Kolejnym takim sygnałem, o którym wy mi mówicie, tutaj jest ostrzeżenie przed... No zrobiło się. Ja mówię ogólnie o grupach. To, że powstają grupy wspierania się, takie sąsiedzkie, wzajemne i one są tam prawnie legalizowane, są wszystko fajnie. Ja też pierwszy raz o tym słyszę od kilku miesięcy i wspieram to tak jak mogę i rzeczywiście za niektórymi takimi grupami stoją niefajne rzeczy, takie jak to, że ktoś na tym czerpie ogromne finansowe korzyści, wyzyskuje innych,
ucieka z kraju do kraju i nie można go namierzyć. I tutaj liczba oszukanych finansowo, energetycznie, pomówionych o coś i to, że nie, zastraszanych rośnie i potem ciężko jest wytoczyć taki proces takiej osobie, która ucieka z kraju do kraju i chwali się ten ktoś, że działa sobie w astralu, tam czarna magia i tak dalej. I to oczywiście nie jest do udowodnienia. Wiem, że każda myśl, każde złorzeczenie, ktoś, kto jest empatą, poczuje po prostu. I dostałam bardzo wiele ostrzeżeń, z kim tutaj nie robić nagrań. Nie będzie tych nagrań. Bardzo dziękuję za te ostrzeżenia. Ja nie mam pojęcia, ja się też uczę z Wami razem i dzięki temu, że mówicie mi o wielu rzeczach, że komentujecie, że donosicie mi, że ktoś właśnie, kto jest mądrze, daje, pisze mi konkrety, dokładnie, z linkami, co gdzie można przeczytać. No, dla mnie to jest. Ja dziękuję za czas, za to, że ktoś tak konkretnie po prostu przedstawia te tematy i na co zwracać uwagę. Czyli i ja nie mam nic przeciwko grupach wspierania się, legalizowania ich, ale niestety jest tak, że część z tych grup rzeczywiście korzysta z zasób finansowych innych, którzy wpłacają pieniądze. I czy to jest fundacja, czy to jest jak zwał, tak zwał. No, różne rzeczy się dzieją. Tak naprawdę zależy to od etyki, moralności tych, którzy to zakładają. A o to jest ciężko, dlatego że władza, jak wiemy, jest korupcyjna prędzej czy później. Ktoś będzie chciał się nachapać i albo władzy, albo pieniędzy. I dopóki nie ma tego dobrze ustalonego, czyli nie ma tego stowarzyszenia kilku osób, które podejmują razem decyzje i trzymają pieczę, część takich grup nie wytrzymuje próby czasu, rozsypuje się. Uważajcie na to, bardzo, bardzo też proszę, uczulam i przekazuję to dalej. I to jest ważne. A dzisiaj będzie trochę o codziennej praktyce i dobrobycie, ponieważ też dostaję te maile, że ktoś właśnie się napracował, nacharował się i nie ma pieniędzy z tego tytułu, ludzie ich wyzyskują go, a on odpowiada właśnie na wszystko. Część to są też inni kreatorzy, niekoniecznie na YouTube, ale tacy, którzy właśnie działają pro bono, działają, są aktywistami i pomagają innym. Ja mam taką też zasadę, że przestałam, bo też nauczyłam się na sobie, żeby bez proszenia, bez wyraźnego pytania, wyraźnej prośby nie pomagać. I jeśli ja dostaję od Was maile, gdzie Wy troszczycie się, na przykład kobieta troszczy się o swojego męża, o swojego chłopaka, albo odwrotnie, że to on ma jakieś tam podpięcia, albo coś tam jest, albo jakieś tam sprawy paranormalne odchodzą, jak mu pomóc. No nie pomagać, moim zdaniem, od razu jest tak, że jeżeli ktoś nie chce sam, nie wyciąga, nie szuka, a chce mieć podane na tacy, to nie pomagać, dlatego że w ten sposób on się niczego nie nauczy, my odbieramy mu moc osobistą, którą mógłby zdobyć, a nie zdobędzie, bo załatwiliśmy za niego, za nią. Więc absolutnie nie jestem zwolenniczką pomagania, wspierania, chodzenia i wtykania komuś dobrobyt na siłę. Nie. A propos tego dobrobytu, właśnie ci, co próbują, często czują się wyczerpani. Ta energia uchodzi, dochodzi do wypalenia zawodowego, są nieprzyjemni dla innych, niektórzy też mają jakieś organizacje. No i po pewnym czasie robią się bardzo nieprzyjemni dla innych. No, wszystko się wali. Leci w ruinę, prośby o pieniądze. A propos właśnie tego, tak jak mówię, wszystko to, co robię, te materiały są naprawdę darmowe. Jedyne co, to tak jak robię to, też uczę się od innych, uczę się od
od niektórych dziennikarzy też, szczególnie z wideoprezentacji, bardzo mi się podoba, jak to jest przedstawiane, jak są materiały przedstawiane. I tak samo mówię, że też te materiały zawsze są darmowe moje, wszystkie wiadomości, wszystko, co się nauczyłam, wszystkie informacje podaję Wam dalej i to jest za darmo i też będzie za darmo. I też byłoby fajnie, jeśli tam ktoś może nie przewijać tych reklam, bo ja wtedy mogę sobie rzeczywiście na tym YouTubie troszeczkę dorobić i też być może pewnego dnia będę miała jakiś tam sprzęt lepszy, ale było nie było, jest dobrze za te dodatkowe właśnie reklamy, nie przewijanie ich, nie musicie ich oglądać, nawet można wyciszyć głos. Bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ to mi teraz też pomaga, tak jak też niektórym Wam, czy YouTuberom, czy kreatorom, czy na innych social media, czy aktywistom. I wcale nie trzeba prosić też i o pieniądze, i o te donacje. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Jeśli ktoś ma rzeczywiście za dużo, no to tak, ale tak naprawdę w takich czasach żyjemy, że każdy gdzieś najpierw musi się zatroszczyć o siebie, o swoich najbliższych. Dopiero wtedy, kiedy ma nadmiar, kiedy chce kogoś wesprzeć, dać komuś prezent, no to wtedy jest to jak najbardziej widziane, mile, ale nie wtedy, kiedy ja wiem, że ktoś nie ma, a pyta się, czy może zapłacić, czy przelać pieniądze. Wtedy jak najbardziej nie, dlatego że no ja mam tego świadomość, też byłam w różnych sytuacjach w życiu i wiem, jak to wygląda, i wiem, że są to też trudne tematy, te całe właśnie płacenie za usługi, za serwisy, za terapię, za konsultacje, za karty, za hipnoterapię, nie wiem, co tam jeszcze macie oferowane. Pejzaż jest obfity zawsze. Więc dzisiaj chwilowo o tym dobrobycie. O co tutaj chodzi? Z tym dobrobytem ciężko jest w ogóle myśleć o dobrobycie, jak to ma wyglądać, jak jesteśmy bombardowani dziennie wiadomościami, które tak naprawdę odbierają nam energię. I pierwszą rzeczą, nikt nie będzie myślał o dobrobycie, jak nie czuje się dobrze ze samym sobą z różnych powodów. Często to są sprawy fizyczne, czyli jeśli nie mamy tego zdrowia na tyle unormowanego, trudno jest o nawet tworzenie rzeczywistości, podążenie nawet za całą tą serią z mojej playlisty Samorealizacja, dlatego że jeżeli ktoś się źle czuje, to nie będzie teraz manifestował sobie skarbów i dobrobytu, i stylu życia, bo ciężko po prostu w to wejść. I najpierw taką podstawową rzeczą jest wyeliminowanie tego dziennie, co odbiera nam energię. I tutaj to jest do każdego co innego. Każda osoba, z którą rozmawiacie dziennie, to jest wymiana energii, bądź dawanie komuś energii, bądź też pobieranie od kogoś energii. Nie zawsze jest tak, że ta wymiana jest płynna, równa. Czasami my kogoś wspieramy, czasami ktoś nas wspiera, więc zanim ktoś osądzi kogoś o wampiryzm energetyczny, bo są też tacy, to weźmy pod uwagę, ile chcemy dać tej energii, kogo wspieramy, kto do nas dzwoni, czy chcemy odebrać telefon, bo to jest nasza odpowiedzialność. Czy my odbieramy ten telefon, czy nie? Czy my odpowiadamy na maile, czy my siedzimy na social media, czy nie? To jest nasza odpowiedzialność. To my dajemy sobie odbierać energię. Więc zanim osądzimy kogoś innego, kto nam coś niby odebrał, zwróćmy uwagę na to, czemu dziennie poświęcamy uwagę, bo tam, gdzie zawieszamy naszą uwagę, tam leci nasza energia. Stale, płynnie my oddajemy, przekazujemy dalej. Komu przekazujecie swoją energię dziennie, w jakich ilościach, albo czemu? Czemu? Jakim myślom? Dopiero eliminując to,
pewnie będziemy mieć więcej czasu na to, żeby zająć się własnym zdrowiem psychofizycznym. I tutaj przyznam się też, że ja mam tendencję na przykład do zapracowywania się. Ja jestem takim typowym pracoholikiem, który jak dopiero, no nie, ja nie zauważam, dopiero jak już jest bardzo źle, to zauważam, że chyba powinnam przestać. Także u mnie takie lampki, ja sobie nawet zrobiłam coś takiego swojego czasu, że możecie pytać się dziennie, czy teraz to jest, czy jesteście w stanie odebrać ten telefon, czy macie wystarczająco dużo zasobów energetycznych dla siebie, czy macie zielone światło na kogoś, żółte czy czerwone. Ja doszłam, że ja pomijam to czerwone i jak już takie jest krwawo czerwone, to ja dopiero wtedy reaguję. Więc jeśli macie coś takiego, to warto byłoby zobaczyć, gdzie w ciągu dnia wytracacie energię, w którym punkcie czujecie się najsłabiej. Jeśli macie właśnie takie stany, bo one są często psychofizyczne, zanim dochodzi do poważnych chorób, ktoś na przykład ma zawroty głowy, ktoś ma ogromne migreny, ktoś ma, tak jak piszecie, ja się posługuję tutaj mailami niektórymi, ktoś ma, co tam jeszcze było, niskie ciśnienie, albo właśnie skacze ciśnienie, bo to działa u każdego inaczej. Tam, gdzie mamy najbardziej wrażliwą część nas, system nerwowy, ja na przykład system nerwowy mi bardzo szybko reaguje, komuś się właśnie w głowie kręci, że upada, że z błędnikiem też, ja akurat rozumiem błędnik, to też miałam swojego czasu, to są bardzo ważne sygnały ciała, które mówią czerwone, 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 przestań robić cokolwiek robisz. No i ja na przykład często nie słucham tego. Ja tam mówię, a jeszcze jedna strona zrobi, a to jeszcze dam radę. Dobra, to tam jeszcze wytrzymam, wytrzymam sobie, dam sobie na wstrzymanie, jeszcze wytrzymam. To się mści, od razu mówię, jeśli możecie, przestańcie, cokolwiek robicie, przestać. Te trzy światła są bardzo ważne i monitorujcie się dziennie, to jest ta dzienna praktyka, nie trzeba siedzieć w tej medytacji. Wytyczać sobie czerwone flagi u innych w relacji ze światem i te czerwone flagi u siebie, kiedy macie przestać. Gdzie wy walacie swoją własną energię? Komu pozwalacie? To jest nasza odpowiedzialność. Tak jest. Sprawa dobrobytu. Dopiero wtedy, kiedy my ze sobą czujemy się dobrze, a jak ja doprowadzam do takiego stanu, że już jest krwawe czerwone, to już nie jest czerwone, już jest krwawe czerwone, to zajmuje mi wtedy naprawdę długie godziny. To, co normalnie zajęłoby mi usiąść, wyciszyć się, zrobić kilka oddechów, pół godziny max, to ja wtedy muszę pracować na to 3 godziny. Bo ja wcale nie chcę, ja jestem tak nakręcona, żebym jeszcze zrobiła, ja wcale nie mogę wyciszyć, ja wcale się nie chcę wyciszać, ja mam wszystko gdzieś. Ja będę dalej robić, dopóki nie upadnę, więc po prostu jest trudniej zatrzymać się. Czasami jest tak, że macie czynniki zewnętrzne, że macie jakieś projekty, tak jak ja mam, i wtedy macie ogromny stres i praca, były takie ogłoszenia do pracy, że zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy są w stanie pracować pod stresem, przy wysokim stresie, w warunkach wysokiego stresu i to było niemalże napisane tak jak wyzwanie, że kandydat wręcz chciał się iść i sprawdzić, że on taki jest dobry, że on wytrzyma wszystko. Odradzam tę pracę, w ogóle tam nie wchodzić, to jest czerwona flaga taka a propos, uciekać, bo to idzie tak na nasz system nerwowy, że nawet jeśli tego nie zareagujemy, wytrzymamy, czy miesiące, czy lata, to ja z takimi biznesami miałam do czynienia, oni bardzo szybko wytracali radość życia, poczucie szczęścia, nie byli w stanie nawet się skoncentrować na wykonywaniu dziennie czynności. To, co można zrobić właśnie w ciągu godziny, no to im się rozchodziło na 8 i jeszcze nie było zrobione i te projekty siadały, ogromny stres, uzależnienia, używki, wow, cała masa atrakcji się dzieje. Więc
Tutaj, jeśli chodzi o ten dobrobyt, to jeszcze raz eliminujemy czerwone flagi i patrzymy, obserwujemy się dziennie, gdzie wytracamy energię, na co, na jakie sytuacje, na kogo, na w co się zaangażowaliśmy, czego możemy robić mniej. Ja nadal nad tym pracuję, przyznaję się. I w związku z tym bardzo dziękuję i pozdrawiam pierwszą moderatorkę oficjalną Semjasę mojego kanału. I bardzo dziękuję, ponieważ to już w tej chwili ułatwia mi ogromnie pracę. I tak samo ja mówiłam, że już robię stronę internetową, co już było kilkanaście godzin, gdzie siedziałam po nocach i no nie jestem w stanie tego zrobić od razu, po prostu nie jestem i też muszę wziąć na wstrzymanie i właśnie zostawić to w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze nie jest za późno dla mojego zdrowia i po prostu też zaprosić takich chętnych z Was, którzy mogą też pozbierać i tematycznie. Ja już zrobiłam dużo i już to jest na mojej nowej stronie. Bardzo prosta, jest joannapilatowicz.com. Normalna strona, bo to if not dance, to już tego nikt nie będzie pamiętał, szczególnie po polsku, więc zmieniłam, robię od nowa. Taka strona ma tylko 5 stron, jeśli chcecie oczywiście tam nie zapłacić za dużo, bo strony są drogie internetowe. To jest taka wizytówka też, i tam jest wszystko o moich książkach. Zbieram tą tematykę z YouTube, żeby był łatwiejszy dostęp do filmików. Właśnie, jak ktoś coś potrzebuje na szybko, i ja nie jestem w stanie przejść przez 400 wideo z YouTube'a. Niby, że są playlisty, ale wiem, że nie możecie tego znaleźć. Ja to rozumiem. Więc siedziałam, postarałam się, część zrobiłam już, nie wiem, może połowę zrobiłam. Nie wiem, kiedy uda mi się zrobić resztę, ale jeśli ktoś też może pozbierać resztę, to zapraszam. Ja to wszystko, te linki z tematyką wrzucam na bloga i podłączyłam tego bloga do strony internetowej. Jest na pierwszej stronie, zaraz od razu, tematycznie właśnie, co do relacji, co do pasji życiowej. To mam nadzieję, że już teraz będzie powoli porządkowane, że jeśli ktoś czegoś potrzebuje natychmiast, to tam będzie. Manifestacja ze światłem, proszę bardzo, jest, macie, możecie robić w każdym momencie. Z tym dobrobytem, on się kojarzy z kasą. No, często się kojarzy z kasą i głównie z kasą, ale tak naprawdę, czy nie chodzi o styl życia, wymarzony styl życia? I tutaj to niestety trwa. To nie jest tak, kiedyś przygotowałam, po angielsku przygotowałam, nie mam czasu przetłumaczyć, ale przygotowałam coaching po angielsku, to jest masa, zestaw pytań, na które warto zwrócić uwagę, jaki chcecie mieć styl życia. Wyobrażacie sobie, robicie taką próbę w myślach, można zapisać na kartce, jak chcecie żyć, i powoli nie czekacie, aż będziecie mieć tą kasę, ten dom, tą działkę, cokolwiek chcecie, tylko powoli zaczynamy to wprowadzać w życie. Czyli co, jak mogę to zrobić dziś? Co mogę zrobić, czego nie mogę? I wiadomo, że czasami ta przepaść między tym, co chcemy, a tym, co mamy dostępne, jest ogromna. Ale jeśli my pracujemy z tym, co mamy, a nie czekamy na to, czego nie mamy, to mamy większą szansę dotrzeć i zamknąć tę przepaść, zbudować most pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a tam, gdzie chcemy być. I to są takie proste rzeczy. No, na przykład, ja wiem doskonale, jak to jest frustrujące. Też bym chciała mieć swój dom, też bym chciała mieć działkę swoją, ale nie mam. To, że my budujemy sobie w głowie najpierw taki obraz, co to oznacza, jaka to jest esencja mieć swój własny dom. To jest przykład, taki mój przykład, no bo jest mi to bliskie. Ale część z Was też chce mieć własne domy, własne działki, może chce w przyrodzie gdzieś mieszkać, więc myślę, że to jest taki ogólny, generalny, popularny przykład z własnym czy majątkiem, czy miejscem. O co Wam tak naprawdę chodzi? I tutaj szukacie jakości związanych z tym domem.
Powiedzmy, że na przykład to jest własna przestrzeń. Powiedzmy, że macie dużą rodzinę, nie macie własnego pokoju, zamieszanie jest, nie macie spokoju. Tak naprawdę pierwszą jakością, jak zawsze, zawsze Wam ta podświadomość podpowiada, że a, bo ja chcę mieć dom wielki. To jest nadal to marzenie i to jest ok. Nie mówię, żeby o tym nie marzyć. Jak najbardziej marzyć, marzenia pomagają. Ale szukamy jakości, przestrzeń. Czyli, że to jest też sygnał z podświadomości, że szukacie więcej przestrzeni, ciszy, spokoju, relaksu dla siebie. Inne jakości, i tutaj jest cała masa, każdy będzie miał inną jakość tego. Może być, że potrzebujecie właśnie zamieszkać w naturze. Jak myślicie o tym domu, to widzicie las, widzicie rzeczkę i wszystko jest tak ładnie, spokojnie. Widzicie nagle zwierzęta, że potrzebujecie tak naprawdę relaksu, że jesteście, pracujecie w jakimś napięciu, w stresie, może w jakiejś firmie, może w korporacji i to jest też sygnał, że chcecie gdzieś zmienić swoje otoczenie po prostu. Mnóstwo jest tych jakości. Najważniejsze jest to, co Wy odkryjecie sami. To jest to część tego dobrobytu. Styl życia. I tutaj ja już podawałam, może się będę powtarzać, ale podawałam to wcześniej, projektujecie sobie jak architekt wręcz, od momentu, kiedy się budzicie, w jakich warunkach, na co wasz wzrok ma padać, co chcecie słyszeć, z jakimi ludźmi chcecie być w kontakcie, z jaką grupą mieszkacie, czy kto jest waszym sąsiadem, no wszystko. Im więcej macie takich punktów, zwracajcie uwagę, które punkty podchwytuje podświadomość. Podświadomość podchwytuje te obrazy i te punkty, kiedy zaczynacie się czuć niesamowicie dobrze ze sobą samymi. To jest to, na co podświadomość reaguje. Jak ma wyglądać wasz cały dzień? I to taka dzienna praktyka podstawowa. Dalej, to są te ceny, które część z Was ma własne biznesy, zakładacie biznesy, zakładacie, no niektórzy mają piękne projekty, ja po prostu przyklaskuję już i czekam, aż to się ziści i trzymam dobre myśli na ten temat. Niektórzy chcą mieć właśnie czy fundację, czy organizację, naprawdę mają piękne idee, czy właśnie działkę ze zdrową żywnością, z ziołami, farmę, może ze zwierzętami. Naprawdę przyklaskuję temu i niech Wam się to wszystko ziści. Wykonanie właśnie takich malutkich kroków zamiast pójścia ogromnym jednym krokiem i no, kiedy to nie wyjdzie po prostu, bo jest jednak za duża ta przepaść jeszcze na początku, bądź nie znacie, zbieracie informacje dopiero. Więc te małe kroczki, one budują Wam, torują Wam drogę naprzód i one są wtedy pewniejsze. Wy się nie przewrócicie, metaforycznie mówiąc, po drodze. Tak samo z wyznaczaniem cen. Jest ogromny, nadal widzę problem, jak wyznaczać ceny za usługi. Część też mówi, że a to powinno być za darmo, taki serwis. Jak pani pomaga, to pani pomaga za darmo. Aktywistą bądź. No tak, no. I wszyscy chcieli być na tacy podane. A z drugiej strony jest ten wyzysk też i takie stawki i za nic i ci kon artyści tam sobie też w drugą stronę, czyli my wszyscy pracujemy nad złotym środkiem, nad balansem, nad wypośrodkowaniem, co się sprawdza, bo w przyrodzie nic nie ginie i jeśli gdzieś naruszymy jakieś prawa naturalne, no to konsekwencje odczujemy prędzej czy później, co jest dla nas etyczne. Jaka stawka, za co ktoś płaci tak naprawdę. To jest do wyważenia i ja też mam stawki, też podałam stawki, czy za tarota i też je kiedyś brałam bardzo mało i to mnie bardzo wyczerpywało i to nie jest mój zawód.
Ja tego nie robię na co dzień. Ja to robię kiedy od czasu do czasu i przy stałych klientach, z polecenia głównie, nie ogłaszam się. Jest rzeczywiście jakaś tam notka na stronie internetowej, to będzie, ale nie robię żadnych reklam z tego tytułu, dlatego że też doświadczyłam tego na swojej skórze, że ja pracowałam właśnie, ktoś tam czy dzwonił i na przykład nie płacili ludzie, więc też to idzie w dwie strony, że ten, który chce jakąś usługę, czy to jest psychobiologia, czy to jest hipnoterapia, regresing, czy wahadełko, że on płaci za usługę i że musi być też jasność, za co ktoś płaci, żeby była jasność, dobrze jest to opisać. Ja też opisuję, że ja nie przepowiadam przyszłości, że ja patrzę na linie czasowe, patrzę na tą, która się najbardziej wynurza i co się może zadziać, jeśli nic się z tym nie zrobi. Żeby była ta jasność, za co jest ta usługa i na ile. I jeśli na przykład, no ja też mam, każdy ma taką stawkę w sobie, ile chce dostać, ja chcę być po prostu szanowany za swoją pracę, to jest jasne. I jeśli macie taką stawkę, to poczujcie, że to jest ta właściwa stawka, bo to, że wy ją macie, to nie znaczy, że w waszym środowisku będziecie mogli się z tym spotkać. Ja na przykład uczę zajęć tańca za o wiele mniej, bo uczę artystów, którzy nie mają tyle, ale na przykład za takiego tarota to już nie, to zostawiłam to, też robiłam eksperymenty i też zostawiłam to takim, pozostawiłam to takim prawom, znakom, eksperymentom, żeby to się samo zadziałało. I w zależności od tego, jaki to jest klient, ile wy możecie też etycznie wziąć, bo czasami zdarza się tak, że komuś pomagacie i za darmo i wspieracie kogoś i jest ok, i jest jakaś wymiana. Chodzi o to, żeby to było zgodne z wami i z tym drugim i żeby to było wzajemne, na wzajemnych, dobrych, wynegocjowanych warunkach. Chyba o to mi tak najbardziej chodzi. A ta stawka, czy to jest 100 euro, czy to jest 50 euro, czy tam ile złotówki, kto tam ile bierze, to już jest sprawa drugorzędna. Można to zaznaczyć na stronie internetowej jak najbardziej, ale też jeśli ktoś ma po prostu na to czas, czy mogą być też zniżki, ale wiadomo, że po pewnym czasie ci, którzy są naprawdę dobrze w tym, nie chcą schodzić poniżej pewnej ceny, nie chcą brać takich klientów, też rozumiem, też rozumiem, bo też przeszłam przez coś takiego, że jako tancerka spotkałam się z takim wyzyskiem, że ktoś na przykład proponował prowadzenie zajęć, to w Holandii też miałam takie numery, niektóre szkoły odstawiały, że no przyjedź, zrób klasę próbną, a jak będzie, to zapłacimy. A tak naprawdę te szkoły chciały warsztaty i nie chciały płacić za te warsztaty. Mówiły, że to po to, żeby promocję zrobić. I ja się nacięłam tak dwa razy i potem po prostu mówiłam, że ja nie robię próbnych lekcji, no bo to jest jednak czas, to jest przygotowanie, pojechanie, zrobienie takiej klasy i tutaj trzeba to też wygraniczyć, także popatrzcie dokładnie, gdzie wy jesteście, jeżeli jesteście z tego punktu biznesowego, że oferujecie jakąś usługę, to jakie jest wasze minimum, poniżej którego już nie pracujecie, po prostu nie pracujecie i koniec. Ile chcecie takich klientów? Ile w stanie jesteście wesprzeć, być dla tych osób? Bo no, były takie ćwiczenia coachingowe też, no wyobraź sobie, że masz 1000 klientów, no przecież żaden, nikt tego nie uniesie, nikt tego po prostu nie uniesie, więc to jest bez sensu. I też energetycznie, i też czy jesteście w stanie się doenergetyzować potem po takiej klienteli, bo to różnie bywa z tymi klientami, kto to jest. I tak naprawdę to chodzi o wymianę energii. No i z drugiej strony, jeśli jesteśmy klientem, jesteśmy po drugiej stronie, ile możemy zapłacić, ile chcemy zapłacić i patrzymy, to jest też taka dobra decyzja z drugiej strony, że patrzcie na swoje zarobki, ile procent ze swoich zarobków jesteście w stanie dać, zapłacić za pewną usługę, którą sobie wybieracie, bez
żalu, bez tego, że jak to nie wyjdzie, to nic nie straciliście. Bo jeśli to jest za dużo, to nie płaćcie, wstrzymajcie się. Szukajcie czegoś innego. Proście o znaki od swojej podświadomości, nadświadomości, nie wiem, mistrza duchowego, jeśli ktoś tam wierzy. Także to jest cały czas to, gdzie my pozwalamy tej energii naszej uciekać. Ja wiem, że są te szkoły coachingowe, że mówią: płać, to robisz miejsce na nowe. No tak, od razu się pozbądź wszystkiego, zrób sobie miejsce na nowe. Będziesz miał taką pustkę, że wylądujesz człowieku pod mostem. Ja w to nie wierzę. Przepływ oczywiście musi być, ale nie pozbywamy się więcej niż mamy, prawda? Tak ode mnie, tak na zdrowe, słuchajcie, rozum, logikę, podstawę, że zobaczcie, weźcie sobie 10%, 5% tego, co zarabiacie i tyle, ile możecie i kiedy, jak często chcecie wydać, zapłacić i co wam to da. Bo jeśli na przykład pójdziecie do spa i macie masaż, no to macie masaż, to będzie przyjemnie. Najprawdopodobniej, no musi się jakiś naprawdę zły masażysta trafić, żeby było nieprzyjemnie. Ale jeśli jest to usługa, czy regressing, czy no właśnie takie ezoteryczne rzeczy, których wy nie sprawdzicie, to ustalcie to z tą osobą, która to robi, czy mailowo, czy żeby to było podane na stronie i wtedy to należy do mnie. Jeśli ja się nie sprecyzuję, to oczywiście, że klient ma prawo zapytać, jak pani pracuje, ale no ja się też spotkałam, że i to jest kolejna czerwona flaga, jak wam ktoś, też mówiłam o tym, więc tutaj powtórzenie następuje. Jeśli ktoś nie wiecie, kto to jest, bierze ileś tam setek, nie wiadomo, jak on pracuje, no to jak wy macie na to pójść? To jest dla mnie czerwona flaga. Musi być jakaś jasność, musi być jakikolwiek opis, musi być jakikolwiek kontakt z tą osobą. Nawet tacy coachowie, właśnie amerykańscy, którzy biorą niesamowitą ilość pieniędzy i biorą dlatego, że nie potrzebują już klientów. Dlatego to jest też taka zapora, że jak klient jest w stanie zapłacić tyle tysięcy, to może to wtedy poświęcą mu czas, tak? Oni tego nie potrzebują wtedy. Dokładnie ma tyle filmików i tyle ma materiałów darmowych, gdzie w ogóle nie trzeba brać takich sesji z nim, bo on wszystko podaje na takich sesjach online, co on robi. I to, że ktoś sobie zapłaci te tysiące i pójdzie, w większości przypadków będzie tak. Ja oczywiście nie wiem wszystkiego, ale zakładam i mówię z tego, co mi mówili ci, co zabulili u takich, a potem przyszli do mnie na tarota, tak? I nie zabulili. No to właśnie mówię, że nie nauczyli się niczego nowego, a cały ten content, cały ten materiał był i tak podany, zrobili dokładnie to samo ćwiczenie. Więc jeśli chcecie zapłacić sobie te tysiące za kontakt przez godzinę bezpośrednio z jakimś celebrytą, no to droga wolna. Ale no tak naprawdę jest to, moim zdaniem jest to strata i czasu waszego, i waszych pieniędzy, i waszych inwestycji, bo możecie sobie odłożyć właśnie na ten dom, na tą działkę, i popatrzeć na tych, którzy troszczą się o was i o kogo wy się troszczycie, i budować razem w takiej grupie swój świat i powoli te promienie słońca rozprzestrzeniać, tego dobra naokoło was. No dobrze, to chyba na tyle dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Mówcie, jak dbacie o swój własny dobrobyt. Pozdrawiam.